Witam Was bardzo serdecznie, przede mną Konradowidzu. To jest kolejny odcinek symulatora X-Train 11. Dzisiaj polecimy sobie z Echo Delta Delta Foxtrot, czyli Frankfurt Main Airport do Echo Delta Delta Tango, czyli jakie to było lotnisko, już zapomniałem, Berlin Tegel International. Tak, dzisiaj wykonamy sobie taki lot, dosyć krótki, przewidziany na godzinę 10 minut. Będą się od tutaj całego planu. Więc tak. Wszystkie informacje u góry wam się wyświetlają. Call sign lotu Lufthansa 3. Co tam pisze? No dobra, nieważne, nie widzę. Teraz bynajmniej. Dzisiaj lecimy normalnie Airbusem A320 i tu macie w prawej stronie podane wartości wysokości, prędkości i kursu naszego. Chyba kurs z prędkością pomyliłem, no ale no niestety aktualnie muszę lecieć na moim monitorze, więc tam mam tylko podgląd nagrywania. Więc tak, nie przedłużając, bo już tu widzę, gadam minutę i 20 sekund. Przejdźmy do naszego planu lotu. Nie, najpierw może tak, musimy ustawić sobie, ile weźmiemy dzisiaj na pokład paliwa. To jest bardzo ważna informacja, ale to nie w tym samolocie. W tym samolocie robi się to tutaj. Najpierw to w ogóle trzeba wszystkie parkingowe rzeczy ściągnąć. Paliwo weźmy i uruchommy sobie bateryjki. Baterie uruchomione. Teraz tak, czekamy, aż paliwo przyjedzie. Już tu sobie tutaj uruchamiam plan lotu. Mamy mieć na pokładzie 6419. W ogóle jakiś poradnik miałem nagrać tutaj do Explaina. Więc może 6419, czyli 6,5. Nagram poradnik do Explaina. Czemu nie, ale to może pod tych odcinkach, jak się za to wezmę, to będziecie mieli na dniach też poradny z Displayna. Jak latać, jak uruchomić ogólny samolot, jak wypełnić wszystkie formularze i tak dalej, i tak dalej. Postaram się to zrobić jak najlepiej. Dobrze, paliwo mamy na pokładzie, na razie pasażerów nie. Grand Power Unit. Czekamy. Możemy już załączyć Grand Power Unit. Pięknie. IRS na Navigate. Jak możecie przyuważyć, trochę pada we Frankfurcie podczas mojego nagrywania tego odcinka. No niestety, tak to jest, jesteście lata na realnej pogodzie. Dobrze, ilość pasażerów. Następna ważna informacja, jaką trzeba wiedzieć. To tak, gdzieś to tu było napisane. Godzinę mają czas w powietrzu przewidziany na lot. Kurs na wysokości 280. Pasażerowie, no gdzie to było? Tu powinno to być. Tego nie widzicie. Tak jest, 164 pasażerów. Ja się zastanawiam, gdzie ja mam to wziąć. A nie, na pokładzie się tylko 150 mieści. A gdzie 164, to mi tu powyliczało. Dobrze, payload 17.1. No nie 22, tylko mówię 17.1. Dobrze. To jest nasza masa startowa, ZMW. Lock fuel jest odpowiednio ustawiony. Init. NDDF. No, NDDT. Niech się ktoś zastanawia, czemu to tutaj wpisuje w to miejsce. To się nie zna. I call flight plan reading OK. Kto nie wie, o co chodzi.
cię ten robi plan lotu. Można sobie go ładnie pobrać. Nawet nie trzeba pobierać w sumie. To ty już w poradniku wytłumaczę, jak to dokładnie wystarczy zrobić, żeby się z tym nie męczyć i nie pobierać ze strony, bo nie ma sensu, wystarczy ręcznie wpisać do notatnika. I tyle, i nazwać taką nazwą, jaką się tu wpisuje. Jakbym tu napisał odcinek, to i bym miał pod taką nazwą zapisany w dokumencie, to też by, to by tu też zadziałało. I tu ładnie mamy wszystko wypełnione. Krótka dosyć trasa. Dalej trzeba wypełnić flight number. Taki mamy. Ostatni 30 wpiszmy. Cruising altitude 280, jak mam to pokazane. Dobrze. Więc czyli tak, zapomniałem, że jeszcze można pasażerów puszczyć przy okazji, jak to się robi. Więc weźmy sobie schody i weźmy sobie do ładowania bagażu. Zobaczmy, jak to wygląda z zewnątrz. Ogólnie to znajdujemy się na lotnisku we Frankfurcie. Stoimy na jakimś takim, nie wiem, mało typowym gate'cie. W sensie jakiś dziwny on tu jest, ale widzę, że bez pushbacku on jest, tylko wystarczy sobie wziąć i zakręcić. Tego co widzę, więc nawet przyzwoita rzecz. Już mi się to podoba. I dobrze, więc schody się podpięły, tu bagaż nam się ładuje, widzą, tak się ładuje. Byliśmy z powrotem do środka, bo to co na zewnątrz, to nas mało interesuje. I przejdźmy do dalszej konfiguracji, załączmy sobie tutaj potrzebne przyrządy, to możemy też tutaj załączyć. Na standby na razie. Już na dotknięcia tutaj dajgadem i nic nie robi 7. Dobrze, też tak może być. Więc dalej. Nie czemu to? 8, sobie jakieś mała wysłużyć, wpiszmy 300. Tak dla mnie jest odpowiednia. Więc teraz tak trzeba wyliczyć flexy. Dobrze, Delta Fox. Nasz sama stan wylotu. Sześćdziesiąt 7100 kilogramów. Będziemy wylatywać, w sumie nie wiem jeszcze co ci opasa, by trzeba było ATS-ów wysłuchać. ATIS mamy na 118.02. Więc tak. 118. Frankfurt and Main Information X-ray. 1202 weather. 17 węzłów. Sky conditions 3000 Q, 5000 broken, temperature 8, dew point minus 2. Altimeter 3015. Arriving runways 25 right, 25 left. Departing runways 25-18, tak? Advise on initial contact, you have X-ray.
wystarczy. 25 centralny. Ten 19 pokazuje. Iścia pin centralny i plus numer 18. Pokaż mi tą mapę moją. Pokaż. To jeszcze trzeba to tu aktywować teraz wszystko. Taxi info. Gdzie ty jesteś teraz? Tu jest. I ramping. Teraz tak, my jesteśmy, tutaj jesteśmy. Tutaj jesteśmy i tu mamy pas 25C. A pas 18 mamy tutaj. Więc w sumie będziemy startować z pasa 25C. Decyzja postanowiona. Zamknij tą mapę, gdzie ja tu mam tu. Dobra, 25C. I Maru 2W. Przejdźmy z powrotem do planu lotu. Jak widać, wszystko wszędzie pasuje ładnie. Nie, teraz pomiędzy Marun a Natsu mi się coś tutaj popsuło. Usuńmy błąd i będzie wszystko w porządku. Dobrze. Mówię, czy ja tu widziałem dziś dwa razy Marunta? I co, ja tu nie wiem, mam jakiś, nie wiem, zawrót wykonać, czy co? Panno DF. Nie, coś mi tutaj nie pasuje, wiecie? Teraz no jest 271 dystans. Jakim cudem, jak ja tutaj wpiszę tak i kliknę tutaj tak i wyjdę z tego, wezmę tutaj, to mam 513. Marun i powinienem mieć... Tole ludzi po Marun. Dobra, jeszcze jest jedna opcja. Spróbujmy wpisać tak 25C. Jeszcze jest Marun 6M na przykład. No i tu mam 296, no i tak powinno. I czemu tak nie było od razu? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. No dobrze, to mamy już zrobione. Trochę moich złości niepotrzebnych na ten system cały. Wyląd z pasa 25.
I teraz tak. Tu nie będzie tak, tylko będzie tak. Lex 67. Masa automatu. Masa automatu. O 4000. To 43. To 60. To 60. To 64. I takim sposobem mamy wszystko wypełnione, jesteśmy gotowi. Póki co. Więc przejdźmy na ground handling. Wejdźmy sobie w control panel. I usuńmy wszystkie schody i takie tam niepotrzebne rzeczy. Drzwi się zamknęły. Pompy. Wing, enough and log. Ciśnienie mamy na dworzu 1021. APU. Mamy wycieraczki, też nie sobie podziałają trochę. Drugi pilot sobie nie włączył, więc... Niech nic nie widzi. 3000 wysokości. A nie to. AB Oblique, drop hit, gun power off. Najprawdopodobniej wszystkie czynności. Before start checklist, cockpit preparation completed, gear pins and covers removed, signs on, Adir's nav mode, fuel quantity in kilo, 06498, takeoff data set, barrow reference. Set. Windows, doors, closed. Beacon, it is not okay, sir. It is not on. Beacon, on. Throttle levers, idle. Parking brake, on. Checklist completed. Checklist completed, dobrze. To już tu możemy przyłączyć silniki. Starting engine 2. Start i startujemy silnik na 2. Możecie to zobaczyć z zewnątrz. Dobra, starting engine 1. Starting engine 1.
runway, runway turn off light and off light na taxi. Select to na normal. After start checklist, anti-ice as required. E-cam status, check. Pitch trim, 0.2, up. Rudder trim, 0. APU, set on. Ground crew, clear. Anti-skid and nose wheel steering, on. Checklist completed. After start checklist completed. Flight controls wykonane za chwilę. Dobrze, APU można wyłączyć, bo już mi nie będzie potrzebne. No to jak dodajemy mocy i wyłączamy hamulec parkingowy i jedziemy. O pushbacku, jak widzieliście, to nie potrzebuje. Dobrze, pojedziemy sobie drogą November. Potem wyjdziemy na Lima i potem Lima One dojedziemy sobie do miejsca początku pasa. Numer 25. Flight control. Flight control check. Full up. Widziałem pull up. No coś tu jest. Check, full down. Check, neutral. Check, full left. Check, full right. Check, neutral. Check, press pedals, disconnect push button. Check, pedal full left. Check, pedal full right. Check, neutral. Check, press pedals, disconnect push button. Check, checklist completed. Dobrze, więc flight control jest before takeoff i after takeoff. Dobra, before takeoff zrobimy niedługo. Jeszcze na razie nie mamy takiej potrzeby. I się przemieszczamy, jak widzicie, pomalutku. Może chyba macie trochę symulator za głośno, chociaż nie wiem, no ściszmy, tak nie wiem, 4 decybele, mam myślę w porządku, żeby to przyciszyć jednak, bo to co mówię, może nie być dobrze słyszalny. Dobrze, ale reszta już będzie w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się do Was żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.